Witam koleżanki, kolegów. Znowu musiałem coś nagrać. Znowu tak jak zwykle pytania. Tym razem dostaję dużo na Messengera takich zapytań, czy bym pomógł napisać jakiś program, czy coś takiego. Nawet są oferowane za to jakieś tam pieniądze. Więc powiem tak, gotowego takiego programu to raczej nie ma. Nie ma gotowego programu. Dlaczego? Dlatego, że każdy ma inne gołębie, każdy ma inny teren tam, gdzie lotuje. Jeżeli ktoś, od razu tutaj chcę powiedzieć, ktoś taki program proponuje, a jeszcze za to bierze pieniądze, no to jest niesmaczne. Po pierwsze. I po drugie, to już, no on już nas oszukuje. No bo to, tak jak mówię, nie ma programu gotowego pod daną inną hodowlę. U mnie się coś może sprawdzić, gdzie indziej nie musi. Ja też dostałem od Piotrka Bugały, tak jak powiedziałem, jakiś tam program, ale też musiałem go modernizować. U mnie przykładowo takie karmienie identyczne jak u niego nie wypaliło. Dlatego, że no, u mnie się troszeczkę inaczej lata. Tu jest centrum, mamy dużą rozpiętość oddziału, bo to będzie chyba w okolicy 80 km. Także no to trzeba inaczej. I to trzeba było ruszyć głową, trzeba było dojść do tego samemu. No i przestrzegam przed jakimiś tam programami, wierzyć w to, że ktoś tam może wam dać przepis i sukces. Nie jest to możliwe. To tak pokrótce na początek. Kolejne takie pytanie na temat zdrowia, utrzymywanie w zdrowiu gołąbków. Myślę, że naturalne sposoby, bardzo dobrymi sposobami są właśnie witaminy, suplementacja tymi witaminami, gryty jakieś, wiadomo, herbatka, tutaj taką mogę polecić, to jest herbatka z czystka. No nie chcę tutaj rozwiązywać tego na jakąś dalszą skalę i tłumaczyć, co ten czystek robi, można sobie wejść, wpisać, wygooglować czystek i będziemy wiedzieli, co ten czystek spełnia, jakie zadanie. Jest dobrą herbatką, no ja stosuję tą herbatkę. Co mogę dalej powiedzieć? Taki preparat też, bo ja wcześniej tutaj te produkty Animare mówiłem, że korzystam z nich, ale akurat tego nie miałem. To jest gołąb kondycja. Też polecam ten preparat. Ten preparat ma co w sobie? Witaminę E, B1, B3, B6 i selen. No, co tu jest takim ważnym składnikiem? No to mamy tutaj ten selen i witaminę E, bo one też w jakiś sposób podnoszą układ immunologiczny. Tak to wygląda. Ktoś tu do mnie dzwoni, muszę odrzucić. Kolejna sprawa. Antybiotyki. No i to jest trudny temat. Trudny temat, bardzo trudny. Ale no nie możemy ukrywać, że te antybiotyki są. Jeżeli któraś hodowla mówi, że tych antybiotyków nie używa, no to kłamie po prostu, bo to jest na takiej zasadzie. Ja nic gołębiom nie daję z antybiotyków, i ja mam takie super gołębie, żeby nam pokazać. Ale to tak nie wygląda, bo każdy, kto leci, musi robić kurację i kolega Dominik to najlepiej powiedział na swoich filmach i ja go popieram. Kuracje są potrzebne, tylko te kuracje mają być z głową robione i nie wiadomo, że nieco lot antybiotyk, no bo to jest wtedy to już naprawdę zajedziemy te gołębie. Ale takie kuracje jak robaki, rzęsistek trzeba robić, bo uważam, że jak ktoś ma 200 sztuk stado, to jak weźmie te 5-10 gołąbków do przebadania, to traci sens. Ja miałem sam taki przypadek, że tak jak już mówiłem, nie wiem czy pisałem, że po prostu pojechałem na badanie, wszystko wyszło ok, nie było żadnego problemu, potem zaczęły się loty, no i wyszło, że właśnie miałem tego rzęsistka, no i wziąłem drugie stado i w drugim stadzie na przykład dwa gołębie mieli rzęsistka. Także te kuracje są potrzebne i tu muszę po prostu podpisać się po tym, co kolega Dominik mówi, ma rację w pełni. Oczywiście to jest hodowca na wysokim poziomie i trzeba brać z takich przykład. Co dalej chcę powiedzieć? Co chodzi o antybiotyki? Antybiotyk to jest taka ostateczność, jeżeli już, bo jest dużo takich, to znaczy ja w swojej hodowli stosuję środków, które podnoszą taki układ immunologiczny. Jeżeli coś się zaczyna dziać, to można stosować. Moim takim w praktyce mi się sprawdziło przykładowo środek Levamol, tak? To jest środek na robaki, ale w podaniu tam 0,75 ml na litr przez tam 4 dni podnosimy naturalny układ immunologiczny gołębia, tak? I ten gołąb wtedy ma siłę walczyć z czym, co się dzieje i czasem to pomaga, później jest niepotrzebny ten antybiotyk. Co tam jeszcze z takich rzeczy? Przed lotem można dać
przykładowo Rivanol 2 dni, tak? 1 ml na 2 litry wody. On też fajnie, wiadomo, że to jest środek bakteriobórczy, pierwotniakobójczy i jakieś tam malutkie takie rzeczy, co się dzieje, na pewno to zwalczy i pomoże. I ja to stosuję i jest ok. Ja wiem, że zaraz będzie hejt, zaraz będzie po co dawać, po co robić, co się robi, jakieś wynalazki i tak dalej. Ja nikomu nie każę, naprawdę nikomu nie każę. Jeżeli ktoś uważa, że ja mówię źle, no to może napisać przykładowo pod filmem, czy jak, ja mu będę próbował się wytłumaczyć to w inny sposób, bo ja mówię dlaczego o tych rzeczach? Ja mówię o tych rzeczach dlatego, że wiele młodych ludzi widzę na portalach, przykładowo na Facebooku, on przykładowo lutuje pierwszy lot, a on wyjeżdża z takimi antybiotykami, po co to, na co. I naprawdę takie antybiotyki w rękach to jest jakby małpa brzytwę miała, tak? Że możemy narobić dużo szkody. Nikt tej młodzieży nie tłumaczy, że to nie tędy droga. Najpierw powinno się stosować właśnie takie produkty jak Rivanol, Levamol, witaminy. Jeżeli będzie coś nie grać, wtedy możemy dopiero sięgać po antybiotyk, ale też jak sięgamy po antybiotyk, musimy pamiętać, że nie możemy, antybiotyki trzeba dzielić tak jak broń przykładowo. Mamy tam jakiś mały pistolet, karabin maszynowy i bombę atomową, tak? Tak samo jest z antybiotykami, one są słabsze, są silniejsze. Jeżeli my od razu uderzymy z takim antybiotykiem, jak ma działanie jak bomba atomowa, że on jest silny strasznie, i jeżeli coś przeżyje z tych, wiadomo, bakterii, wirusów, no to wtedy już żaden antybiotyk sobie z tym nie poradzi i mamy kłopoty. I dlatego mamy później kłopoty, żeby wyleczyć te gołąbki, bo nic na nie nie działa. No i tak to wygląda. Także myślę, że najpierw trzeba zacząć od takich naturalnych rzeczy, jeżeli już musimy, a jeżeli nie musimy, no to trzeba to suplementować, tak jak mówię, jakieś tam zioła i różne rzeczy, no. Dlatego to nagrałem, no bo dużo mam takich pytań właśnie od młodzieży i myślę, że te filmiki bardziej trafiają do młodzieży, tych co zaczynają, no bo tak jak mówiłem już na poprzednim filmie, że starszym ludziom się tego nie wytłumaczy, ich nie przestawi i tak dalej. Co bym jeszcze tutaj mógł wam powiedzieć takiego właśnie co dotyczące to, żeby młodzież coś z tego skorzystała. No, praca to jest przede wszystkim nie wierzyć w jakieś programy, tam ja to w to nie wierzę, ale podobno nawet ktoś tam sprzedawał jakieś programy na internecie. No nie tędy droga, nie tędy naprawdę. I najgorzej jest to, że ktoś sprzedaje program, co sam by go potrzebował, tak? Zobaczmy, że nie ma gotowca, nawet widzimy mistrz, jest mistrzem, tak? Ktoś zrobi mistrza Polski, on zrobi rok, drugi, potem poleci słabiej, potem lepiej. No i widzimy, on sam nie ma, każdy mistrz nie ma sam takiej gotowej recepty. Każdy coś próbuje, każdy coś zmienia, ktoś dokłada, ktoś odejmuje produkty. No i to jest takie szukanie. Także proszę nie wierzyć w gotowe programy, bo mi się wydaje, że jeżeli chodzi o, mówię o gotowe programy takie jak ktoś sobie myśli, że kupi program i wylata mistrz, o to mi chodzi, tak? Bo jeżeli chodzi o program suplementacji, to tak, oczywiście są większe, mniejsze firmy, które mają jakieś tam swoje programy i jeżeli się decydujemy już na taki program, no to tak, ok, można to stosować, bo podejrzewam, że takie firmy też wiedzą, co robią i jak oni to ułożyli, musiał to ktoś tym też popierać to, no. Tylko że wiele suplementów jest moim zdaniem niepotrzebna, to jest bardziej takie wypełnienie tego, żeby było dużo buteleczek, fajnie wyglądało. I no nie wiem, ja trochę inaczej lecę, u mnie suplementy są wtorek, czwartek i jest tego naprawdę niedużo, mało, ale to być może w przyszłości na którychś filmach tam pokażę, coś nagram o swojej hodowli. Dlaczego nie pokazuję gołębników, gołębi i tak dalej, no bo tu mi nie chodzi o jakąś reklamę, żeby rozwalić tutaj przed wami pakiet jakichś rodowodów, pokazywać, chwalić się, co ja mam w gołębniku, że ja potrzebuję sprzedaży. Nie, bo tam ktoś może tak myśli, że ja to robię w tym celu. Naprawdę nie robię w tym celu, bo nie mam problemu ze sprzedażą gołębi, ponieważ ja mam tych gołębi bardzo mało, jest to bardzo mała hodowla i ja z jesieni już mam sprzedane na wiosnę i z wiosny na jesień, także no, nie mam jakiejś na fermy, która produkuje te gołębie. No. I nie kręcę w tym celu, żebym zarabiał i tak dalej. Po prostu poczułem się do tego, że trzeba pomóc młodym, bo widzę, co się dzieje i naprawdę nie ma kto ich pokierować. Nie ma kto ich pokierować i to jest najgorsze. A młodzi, no wiadomo, każdy jest ambitny, chce wygrać, on od razu by chciał wygrać.
No i to tak jest. No, widzę na tych portalach dużo ludzi młodych właśnie, no, wywala te antybiotyki i myślą, że jak będą podawać antybiotyki co lot, to będzie dobrze. No niestety nie. Nie, one są potrzebne, ale to tak jak mówię, są kuracje i hodowca musi to wyczuć, kiedy, co i jak. I to potrzeba naprawdę tam co najmniej ze 2-3 sezony, tak, żeby poznać swoje gołębie. I potem na przykład na oko spojrzeć i wiedzieć, kiedy co potrzeba. I tak to wygląda, a takie walenie tych antybiotyków, bo po prostu z niewiedzy takiej, no to jest bez sensu naprawdę. Dlatego myślę, że coś młodzi z tego wyniosą, z tego co ja mówię i to dla nich jest tak jak mówię, no tam starsi widzę komentują, no dobrze, no niech komentują. Tylko każdy niech sobie przypomni z tych komentujących, że też nagrywali filmy, też próbowali, ja im nie przeszkadzałem, także proszę im nie przeszkadzać. Pozdrawiam wszystkich hodowców, życzę Wam dobry lot, pamiętajcie, sezon już jest, już się zaczął, sezon trwa od końca poprzedniego, tak, ale ten sezon nabiera za chwilę mocy i musimy się wziąć za pracę. Także praca, praca. Pilnujcie mojego kanału, kto tam chce, ja nikogo nie zmuszam. Łapki w górę mnie cieszą, łapki w dół tak samo. Nie mam nic przeciwko, bo nikt nie musi się z moim zdaniem zgadzać. Oczywiście, świat jest różny, każdy ma swoje poglądy, każdy ma swoje zdanie. Ja szanuję każdego zdanie i nie mam zamiaru hejtować ani nie zgadzać się z kimś. Bo tak jak mówię, jeden lubi whisky, drugi lubi czystą, tak? No i takie mamy życie. Pozdrawiam raz jeszcze, dobry lot. Proszę o subskrypcję, łapkę w górę, łapki w dół też mogą być. Tak jak mówię, nie gniewam się z tego powodu. No i do zobaczenia, do następnego. Tak jeszcze na koniec muszę coś dodać, bo zapomniałem na filmiku, bo to taki człowiek zestresowany. Że takim pierwszym, co trzeba zrobić przed lotami, to mi się wydaje, bynajmniej ja tak robię, weterynarz, i wtedy niech on zrobi antybiogram. Wtedy mamy antybiogram, wiemy, co działa w naszym stadzie, co nie działa, z których antybiotyków, i mamy wtedy po prostu pole do popisu w trakcie takim, jak coś się dzieje, choroba. Zaglądamy, które antybiotyki u nas są skuteczne, które nie. Także badania weterynaryjne pod tym kątem są jak najbardziej potrzebne i polecam. Dobry lot, na razie.